próba. Będziemy ją przedstawiać z czasem, bo teraz nie będziemy tutaj się produkować na wstępie. Nie, to jesteśmy 10 minut i też pierwsze aktywności. Już, aktywności były bardzo takie, no dość mocne, można powiedzieć, na K2. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie fajnie, bo miejsce ma potencjał, no, to widać i czuć. Tak, i czuć, znaczy przede wszystkim. No, musimy się zachować w miarę cicho. No. No bo tu jest taki gość, który no, nie lubi tutaj jakichś osób, które się tutaj pamiętają. Nie lubi nowych. Czyli wszystkich. No dobra. Dlatego będziemy w miarę cicho. Dobra, to lecimy z tematem. Zapraszam do odcinku. Znajdujemy się w byłym zakładzie psychiatrycznym w Branicach. Jestem tutaj sam z ekipą SRC Urbex. Bez chłopaków. Reszty chłopaków z Kryptonii Ghost. Ilość sprzętu ograniczona. Dyktafon, kamera, K2. Pierwsze reakcje na K2 już się pojawiały. Na południe od Głubczyc, przy samej czeskiej granicy, leży wieś Branice, pierwszy raz wspomniana jako Branicz w 1278 roku. Jej nazwa wywodzi się podobno od czeskiego słowa brana, oznaczającego bramę, lub od branit, bronić, skąd wzięło się popularne nazwisko Bran, co może sugerować, że osada mogła być własnością brana. Branice leżały na szlaku handlowym wiodącym z południa przez Morawy aż do Bałtyku. By go chronić, na obrzeżu wsi stanął zamek, którego właścicielem z końcem XIII wieku był niejaki Benisz. Zadaniem wspomnianego Benisza miała być ochrona kupców, lecz niestety przed nim samym trzeba było ich chronić, gdyż łupił ich bez żadnych skrupułów. Wywodził się z rodu Krawarów i nazywał siebie Branickim i zapewne stąd ów zamek zwano Branickim. Nie wiadomo dokładnie, jak wyglądała warownia, bo została zniszczona najpierw podczas wojen husyckich w 1428 roku, a ostatecznie przez Macieja Korwina w czasie walk o Śląsk. Wiadomo jednak, że zbudowana była z kamienia i otoczona fosą. Problem z tym miejscem jest taki, że w pobliżu znajduje się też jakiś zakład, jakaś firma, cholera wie z czym. I mają stróża wariata, który potrafi tutaj się zakraść od piwnic i straszyć ludzi. Kilka takich filmików już było, nagrań różnych ekip. Miejsce ogólnie ciężko dostępne, ale udało się nam wejść. Początkowo w miejscu zniszczonej warowni stanął dwór, zmieniający dość często właścicieli, a ostatecznie opuszczony, kiedy ostatni jego pan przeniósł się do niedalekiej Wysokiej. Niszczącą budowlę przebudowano w 1863 roku w browar działający do 1891, kiedy stał się słodownią. Jest ktoś tutaj z nami? Jakaś zbłądzona dusza. Objaw się. Jeżeli tu jesteś, to się objaw. W żadnym wypadku się nas nie obawiaj. Mamy dobre zamiary. Nie zamierzamy was bądź ciebie skrzywdzić. Możesz nam zaufać. Chłopakom się K2 aktywniła w tym miejscu. Może jednak przekonasz się do mnie i zareagujesz na to urządzenie, te, które trzymam w lewej ręce. Strasznie dziwne są te pomieszczenia, bo są strasznie wysokie. W sumie jeszcze to jakby właśnie w połowie poziomu piwnic.
To chyba jakieś łaźnie musiały być, czy coś. Nieopodal dawnego zamku w 1854 roku stanął pałac, budowla na planie litery L, posiadająca jedno skrzydło trzykondygnacyjne, a drugie dwukondygnacyjne. Całość nakryto dachem mansardowym z lukarnami. Do pałacu prowadzą dwa wejścia. Jedno od strony dawnego browaru, poprzedzone gankiem wspartym kolumnami, i od strony parku, gdzie do kolistego ganku z balkonem prowadzą dwustronne schodki. Ponadto na bokach tego skrzydła znajdują się dwa wejścia ozdobione kolistym portalem. Rezydencja posiada 138 pomieszczeń, które mają różną wysokość oraz obszerne piwnice i strych. Najciekawsza w pałacu jest niszczejąca kaplica z pięknym witrażem. Wśród wielu właścicieli Branic byli Stosz Branicki, a następnie bracia Jerzy i Marcin Szip Branicy. W czasie kontrreformacji dobra protestantów otrzymał Morawicki, którego potomkowie dzierżyli je do połowy XVIII wieku. Następnie córka Jana Karola Morawickiego Janina, wychodząc za hrabiego Reichenbacha, wzniosła Branicę jako wiano. W 1791 roku ich syn otrzymał majątek, jednak po 7 latach sprzedał go staroście Haugwitzowi. Ten, podzieliwszy go na części po kawałku, sprzedawał chłopom, a czego nie udało się sprzedać, dał w 1813 roku krewnemu Konradowi Stenbergowi. Spacerujemy, zaglądamy, zwiedzamy, szukamy jakiejś aktywności. Kadwójki są cały czas załączone. W ogóle te piwnice tutaj to są tak porysowane, tak dziwne. W trakcie tego spaceru postaram się małą sesję przeprowadzić. Zawsze dyktafon pracuje na troszkę innej częstotliwości, może coś złapiemy. Branica. Sesja pierwsza. Czy jest ktoś tutaj z nami? Zgubiona dusza. Jakaś umęczona. Ktoś, kto nie potrafi zaznać spokoju i przejść na drugą stronę. Albo ktoś, kogo coś tutaj trzyma, coś do skończenia, jakaś misja. Może jakiś byt złowieszczy, demoniczny. Którego przyciągło całe to cierpienie, jakie gromadziło się w tym budynku. Jeżeli udzieliłeś odpowiedzi, bądź udzieliłaś, serdecznie dziękuję. Jest tak, że na razie przeczesujemy piwnicę. Jesteśmy po pierwszej sesji. Jak na razie K2 dalej milczy. I powoli po piwnicach będziemy się wspinać na wyższe piętra. Kolejny pan Branic, hrabia Karol Sedlnicki, nie nacieszył się za długo własnością, gdyż majątek w 1830 roku zlicytowano i przypadł komisarzowi sprawiedliwości Koecherowi z Głupczyc. Pałac nie miał już szczęścia do właściciela, który dłużej rozporządzałby nim i w 1903 roku trafił do księdza Natana. Parter budynku. Ksiądz Józef Martin Natan założył Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej oraz zakład psychiatryczny w Branicach. Zasłynął jako społecznik. Dzięki niemu powstał dom dla sióstr nieopodal Michałowic, zakład opiekuńczy i szpital. Ponadto dzięki jego staraniom wybudowano we wsi pralnię na parę oraz elektrownię, powstała piekarnia i rozwinęło się rzeźnictwo, a wszystko to sprawiło, że wieś ta kojarzyła się z lepszym życiem mieszkańców. Rozbudował szpital, tworząc w 1910 roku oddział dla zakaźnie chorych. W 1943 został mianowany biskupem.
Po wojnie z końcem 1946 wysiedlono go do Opawy, gdzie zmarł 30 stycznia 1947 roku. Od 2014 spoczywa w Branicach. Józef Natan uważany jest za założyciela zakładu psychiatrycznego działającego w Branickim Pałacu, a pawilony szpitalne nazwano Miasteczkiem Miłosierdzia lub Zakładem Natana. Budynek poddano kapitalnemu remontowi w latach 1922-1925. Placówka kierowana przez kapłana działała również w czasie II wojny światowej. Hitlerowskie Niemcy w okrutny sposób traktowali m.in. ludzi upośledzonych i chorych psychicznie. W lipcu 1941 roku wywieziono tamtejszych chorych do obozów koncentracyjnych, uciekając się do kłamstwa, jakoby mieli oni być umieszczeni w innych zakładach. Nie pomogły protesty księdza. Dlatego też mówię o tym pałacu, że pałac wisielców. Dużo jest właśnie jakichś takich maskotek. Tak, tak, właśnie ze względu na te powieszone maskotki. Ja już miałem nadzieję, że to faktycznie się ktoś już... Nie, ja jestem. Nie jestem już taki wredny. Podpytaj, może ktoś ci odpowie. Szpital mimo to działał nadal, lecz kolejne zagrożenie dla pacjentów i budowli przyniosły walki na froncie w marcu 1945 roku, przebiegającym nieopodal. Pałac stał się miejscem niemieckiej obrony, a chorzy mieli zostać zgładzeni. Plan ten nie został zrealizowany dzięki wysiłkom księdza, kiedy to nocą z 1 na 2 kwietnia udało się prawie 600 chorych przeprowadzić do Czech. Jakby ktoś... To jest celowo, żeby cię nie otworzył. Kto by taki coś w jakiejś instalacji? Właśnie. Kto to tak zrobił? To wszystko mi się udaje. No tak, z tej strony nie oświetlajmy w sumie. Nie, ale nie wyjdźmy, bo to może być wiesz co. Ja się boję, że nie bez powodu tym gościć się tam. To jest urządzone tak, jakby ktoś sobie tutaj przemieszkiwał, nie? Po zakończeniu II wojny światowej szpital wyremontowano i ponownie rozpoczął swoją działalność, gdzie psychicznie chorych leczono do 1982 roku. Następnie opuszczony i zabezpieczony budynek w 1996 przejęła gmina Branice i po dwóch dekadach nadal stoi pusty, niszczając z roku na rok.
Być może ci dokuczamy, być może urozmaicamy twoje życie po śmierci swoją obecnością w tym miejscu. Nie ma żadnych obaw przed tym, żebyś się przed nami ujawnił, bądź ujawniła. To był zakład dla kobiet. Może któraś jeszcze tutaj krąży? Może znajduje się tutaj coś innego? Cokolwiek jest w tym miejscu, nakazuje ci, objaw się. Bezwzględnie. Bez ukrywania się. Daj o sobie znać. Możesz wydać jakiś hałas. Możesz wpłynąć na urządzenie w mojej dłoni. Nakazuję ci się objawić. Nakazuję wszystkim obecnym w tym miejscu, istotom, bytom, duchom, duszom, żeby się objawiły. Jako człowiek, istota żyjąca, nie obawiam się was w żadnym wypadku. Tak samo wy nie powinniście się obawiać mnie. Zaplątałem się. Gdzie chłopaki poszli? Mieliśmy się nie rozdzielać. Wciąż nakazuję wszystkim istotom będącym w tym budynku, żeby się ujawniły. Żadną. W tym miejscu też bez aktywności. Sesja EVP numer 2, Branice, kaplica. Czy jest ktoś tutaj? Byt,
jakaś istota, zagubiona dusza. Jesteśmy w pewnym miejscu świętym, to kaplica. Więc nie liczę na to, że są tutaj jakieś demoniczne istoty. Z zewnątrz. Jeżeli ktokolwiek bądź cokolwiek jest tutaj, proszę i wzywam do objawienia się. Dziękuję za udzielenie odpowiedzi. A dwójki, jak działały na początku, to od chłopaków, tak, moja milczy. Nie odezwało się totalnie nic. Troszkę nam jeszcze zostało do przejścia. Sami słyszycie, cały czas próbuję coś mówić, w jakiś sposób prowokować, nawoływać. Ale na razie bezskutecznie. Pytanie. No, wiadomo, zjawiska paranormalne nie są na zawołanie w żadnym wypadku. Więc albo mamy słaby dzień tutaj, jeżeli chodzi o aktywność, albo po prostu miejsce jest spokojniutkie. Chociaż wręcz nie chce się wierzyć, że tak upiornie wyglądające miejsce jest bez aktywności. Znowu jakieś łaźnie. Nie, to by były już pokoje, nie? To już byłyby pokoje. Wciąż milczy. Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Jest absolutnie cicho. K2 milczy totalnie. Widzisz? Jakiś piec tutaj jest. Te schody, które się wiecznie ciągną w górę.
schody pode mną się uginają i to paskudnie. Schody się pode mną uginają i to paskudnie, więc nie wchodzę wyżej. I chciałbym spaść niżej. Kantwójką będzie sobie przyświecać. Wzywam wszystkie byty, istoty i zgubione dusze, żeby się zjawiły. Nakazuję wam. Jeżeli jest cokolwiek w tym budynku, poza naszymi duszami, czterema żywymi istotami, nakazuję temu się tu wstawić, w tym momencie. Ja nie obawiam się was, wy nie obawiajcie się mnie. Jesteśmy zawiedzeni i to strasznie. Aktywność w tym miejscu zerowa. Niby na początku coś tam się odzywało na K2. Ale się już nie odzywa. Na prowokacje nie odpowiada. Modlitwy nie potrzebuje. Jest totalna cisza. Budynek jest o tyle fajny, że podejrzewam, że do niego na pewno jedna i druga ekipa wróci. Coś jeszcze. Grać. Ale tymczasem, jeżeli chodzi o mnie, to kończę materiał. Na razie. Panie, którędy weszliście? Przez bramę. No. Wszystko jest na kamerze nagrane. No dobrze, doskonale. My też mamy kamerę, też nagrywamy. Ale niszczymy coś, proszę pana, zwiedzamy, to jest wspaniały budynek. Panie, no ale która godzina zwiedzamy? Chwileczkę. No, najlepiej to byśmy przyszli jeszcze później. No to ja, panie, normalnie ja muszę kupić tego porządnego wizytu. No i co? I... Co się panu w tym stanie? Co? Pogryzie nas? No co, a jakże? Jest tam przecież szkolą. Mamy gaski, przodu, no, no, idź pan tam do swojego budynku i tutaj się. Ja idź pan tu naokoło, a nie przez buławać mi płot, proszę pana. Tam jest nagrane i tu że tak samo jesteście nagrane. Nie to dzwonię na policję i koniec. No ale co? No ale co? No co? Co pan uważnie, jak nie siedź pan po oczach, kur... Ej, spokojnie. Kościół. Nie ma co. No, co? Spokojnie, niech pan się nie denerwuje, niech pan wraca do siebie. No, ale myśmy tylko zdziwili. No, tak samo jak ja bym szedł do pana do domu, nie? I tak samo, no nie? No, panie, no, wiecie pan, no nic nie robimy. I świeci po oczach gówniarz jeden. No, pan zaczął mi świecić. No, spokojnie. No, tak chwila, ja mam prawo, bo jestem u siebie, nie? Proszę pana, pan... To należy do gminy. Proszę? To należy do gminy, nie do pana. Do mnie nie należy. Jeżeli odcinek się podobał, to zostaw łapę oraz komentarz. Może wam uda się wyłapać coś, co my przeoczyliśmy. Jeżeli jesteś pierwszy raz na kanale, zasubskrybuj z dzwoneczkiem i zachęcamy do obejrzenia poprzednich odcinków z naszych badań. Wszystkich chętnych do wsparcia naszego kanału odsyłamy do zakładki Wesprzyj. Za wsparcie nas i naszej działalności otrzymacie w nagrodę bonusy, takie jak niepublikowane zdjęcia z wypraw czy niepublikowane materiały oraz będziecie mieć dostęp do nowych odcinków 24 godziny wcześniej.